Jedną z konsekwencji naszego wstąpienia do Unii jest to, że w Unii znalazły się także nasze warzywa, w tym cebula, i jako taką obowiązują ją pewne normy europejskie. Powinna być dumna z faktu, że jest cebulą europejską, nie może dyskryminować szczypiorku i popierać Busha, a przede wszystkim musi mieć odpowiedni rozmiar. Niestety nie wszystkie nasze cebule spełniają europejskie normy. Są takie, co się wyłamują i one muszą być usunięte ze zdrowej tkanki cebul europejskich. Służą temu odnośne unijne przepisy dotyczące rozmiaru legalnej cebuli. I dziennikarze jednej z gazet oburzają się, że przepisy są niewykonalne, bo to najpierw trzeba zważyć najmniejszą i największą cebulę w skrzynce, potem przekroić, czyli zepsuć i zmierzyć średnicę, na koniec wyliczyć, o ile ta największa jest większa od tej najmniejszej i czy wynik mieści się w normie. No, prawdą jest, że człowiek, który wymyślił normy dla cebuli, to jakiś norman, może mu się w życiu nie ułożyło z cebulą i postanowi się odegrać, nie wiadomo, a dziennikarze też przesadzają. Wcale nie trzeba cebuli kroić, żeby poznać jej średnicę. Można obliczyć matematycznie. Po coś wynaleziono liczbę pi. Co więcej, nie tak dawno Japończycy uzyskali przybliżenie liczby pi do 51,5 miliarda miejsc po przecinku, co zdecydowanie zmieniło oblicze koła. Trochę mu się to oblicze wydłużyło, ale umożliwia to, jeśli zna się promień cebuli, obliczenie średnicy dowolnej cebuli z dokładnością do 51,5 miliarda miejsc po przecinku, czyli dokładnie. Trzeba tylko jeszcze opracować sposób na obliczenie promienia cebuli bez krojenia i będzie. Z każdą normą europejską da się żyć. Trzeba ją tylko umiejętnie ominąć, ale po to przecież...